O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Jacek Niedźwiecki, suwalski radny, interpeluje do prezydenta miasta w sprawie wymalowania przed przejściami dla pieszych napisów o treści „Odłóż smartfon i żyj”. Jego zdaniem na ścieżkach rowerowych powinny w miejscu skrzyżowań z jezdniami pojawić się ostrzeżenia „Zwolnij”. Jak czytamy w uzasadnieniu jego interpelacji, w wielu miastach wprowadzono takie rozwiązania i odnotowano znaczny spadek zdarzeń drogowych z udziałem pieszych oraz rowerzystów. Inicjatywa zacna i jeśli ocali choć jedno ludzkie życie czy zdrowie, to warto nad propozycją się pochylić. Zarówno piesi, jak i rowerzyści nierzadko są utrapieniem zmotoryzowanych, szczególnie młodzież wędrująca przez przejścia dla pieszych z oczami wbitymi w smartfon lub ze słuchawkami na uszach. Te ostatnie szczególnie często są używane przez rowerzystów, którzy odcięci od dźwięków świata zewnętrznego ochoczo pędzą wprost pod koła aut. Ale i kierowcy nie są bez winy. Hasło „piłeś, nie jedź” powtarzane jest przez wszystkich i nie robi wrażenia na kierowcach jeżdżących na podwójnym gazie. Ot choćby ostatni przykład. We wtorek w miejscowości Kurianka w powiecie augustowskim policjanci zatrzymali 29-letniego mieszkańca Suwałk. Kierował samochodem Audi, mając w organizmie 3 promile alkoholu. Na szczęście na tych mocno zakrapianych gościnnych występach stracił tylko on prawo jazdy i wolność. Zasłużenie.